Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent panów. Nie pokryzona? Nie, nie. Zapraszam serdecznie. Proszę zobaczyć, że ja klamociara jestem taka i dostaję różne prezenty, więc one wchodzą w skład boazerii. Chodźcie. Dalej ze śmietnika zdobywane kawałki mebli. To jest taki pokój, gdzie się Wigilię spędza nieraz w kuchni. Kwieranki robione ręcznie, szydełkiem i na drutach. Pani robiła te firanki? Oczywiście. Pokażę najważniejszą izbę, to jest kuchnia. I stół musi być koniecznie okrągły, nie może być z kantami stół. A czy to prawda, że wiele rzeczy w pani domu jest z czuchlandów, ze śmietnika? Oczywiście, dlaczego nie tak? Ja nic w życiu nie udaję, bo to jak się gra na scenie, też się nie udaje, tylko się gra tam, a w życiu jestem. Nie bała się pani paparazzi? Za mną nikt nie chodzi. Ja nie mogę się tylko odezwać. Mój głos jest bardzo znany ludziom. Więc jak się nie umaluję i milczę, to mogę to robić można wszystko. Chodzić po śmietnikach. Jak ktoś jest pleciugą na wynos, to paparazzi wie, kiedy on robi kupę, a o mnie nie wiedzą. Ile te bibeloty dla pani znaczą? To są moje sentymenty. Dom ubiera się w sentymenty. Chodźcie, ślizgajcie się po tym wszystkim. Kota pokażcie mi. To moi przyjaciele. Anioły solne, z masy solnej. To nie widać, że to anioły? Widać. Jest. A to są znów anioły malowane przeze mnie. O, bizantyjski anioł, to wszystko mi deska podpowiedziała, prawda? Patrzcie, tu siedzi ten strach, żeby w razie czego odpędzać zło. Ja jestem taka trochę porąbana. Ja bym się wystraszyła tej lalki. Bo ona jest po to. Krysia, jest ty ciągle taką małą, kruchą dziewczynką. Wyzwala we mnie takie matczyne uczucia, że najchętniej to bym ją tak wzięła na ręce, przeniosła przez kałużę, nie wolno jej dźwigać, więc zawsze nosiłam jej różnego rodzaju torby, walizki, ale sprawia mi to ogromną przyjemność, bo ona jest wdzięczną osobą. Idziemy do mojego ogrodu. Czarownego ogrodu. Znów tutaj naklamociłam. Zieleni naklamociłam. Ja bardzo lubię wszystko meblować. Mój ogród też jest umeblowany. Krystyna Sienkiewicz jest z wykształcenia artystą plastykiem. Mimo to zdecydowała się na aktorstwo, choć najbardziej kojarzona jest z kabaretem, kreowała także dramatyczne role teatralne. Zaczęłam grać dramatyczne role. Opowiadania Kazimierza Brandysa, sobie i państwu, bardzo starzy oboje, z Janem Matyjaszkiewiczem. Żeśmy te dwa opowiadania zagrali. Miałam świetne recenzje. I tak mi jakoś zaszumiało w głowie, że ja już będę aktorką dramatyczną. A nie wiedziałam, że u aktora, u komedianta lirycznego płacz i śmiech są blisko siebie, są do pary. No i tak się właściwie stało, bo i komediowe duże role. Ale chyba śmiech był zawsze na scenie bliższy pani. Mój recital to się nazywa śmiechoterapia. Ja rzeczywiście ludzi zarażam śmiechem. I szczęśliwa jestem, że oni przez te godziny 30 minut zdrowieją. Dla mnie najtrudniejszą formą mojego zawodu jest estrada, a Kryśka na estradzie jest genialna. Jest po prostu fantastyczna. Nauczyła mnie mnóstwo różnych rzeczy zawodowych. Jestem jej bardzo za to wdzięczna. Znikuj się nade mną. To się znikuje, jak odkręcisz wodę. Spotykaliśmy się u Olgi Lipińskiej, potem w teatrze Syrena. Z dwóch takich, no,
chciałbym się tutaj pochwalić, gdzie chyba nieźle jej partnerowałem. To były Czy te oczy mogą kłamać? Premierowa piosenka, taki duet. No i z wielkim sentymentem i taką, można być, atencją artystyczną wspominam listy śpiewające Agnieszki Osieckiej. Jest to wielka artystka. To jest bez dwóch zdań. Jest to mistrzyni monologów satyrycznych. Genialnie to wszystko opowiada. Jest fantastycznym człowiekiem, która zawsze jest, służy pomocą. Jest bardzo skromna, bardzo pokorna w pracy. Nie bywała, po prostu nie bywała. Co to? Rząd do masażu. Najnowszy cud tej sztuki. Słuchaj, skorany, praktyczny. Nie pije, nie pali, nie mądrzy się, nie zatacza. Możesz go mieć, kiedy tylko zechcesz. Nie musisz nic udawać. Pani dublowała Giulietę Masinę? Tak. Giulietta Masina się w ogóle pokłóciła z Federico Fellinim, ze swoim mężem. Jakie było to spotkanie z nią? Nie, ona była mało kontaktowa. Lubiła machnąć sobie kieliszeczka koniaku. Ale bardzo była łaskawa dla mnie, bo się przyglądała, musiała się przyglądać tym próbom technicznym, które ja robiłam sytuacyjnym. Nawet jak gdzieś w dalekich planach ona już mówiła, że to ja sobie będę się tam pętała, nie ona. Ja z przyjemnością się pętałam, bo ja jestem wspaniana. A co panią drażni w takim współczesnym świecie artystycznym? To, że się nie liczy fachowość, że nie liczy się. Bo to nie o dorobku. Dorobek to jest to warsztat. Chodzi o to, żeby zasłużyć na to, na tą popularność, a nie dlatego, że tam sobie na rowerku się przejadę, przejdę, powiem tam coś i króluję na rynku. Dobrze, że jest nas, jest grupa aktorów, która to rozumie. Ale przez to my jesteśmy, się o nas mówi, kultowi. Artystka jest wielką miłośniczką zwierząt. Z nimi nie czuje się samotna. To jest Hesia. Ja mam dwie trykolorki. Hesię i Mele. Tu jest Reksio. Reksio jest u mnie 2 lata. Reksio ma ponad 20 lat. Ja też bywałam do pary nie raz, nie dwa, nie trzy. I nie 12 i nie 20 razy, tylko więcej. A to jest we mnie coś takiego, że jestem takim sitem z dużymi oczkami i przesiewam. Jakich mężczyzn pani szukała? W jakich pani się zakochiwała? Jacy panią pociągali? To byli blondyni o jasnych oczach. I piękne ręce musieli mieć. No to tak. I musieli być estetycznie. Moi mężowie byli piękni. Co pani najbardziej ceni w ludziach? A czego, co panią drażni w ludziach? Najbardziej kocham poczucie humoru. Z kimś takim, bez poczucia humoru, nie umiałabym egzystować, istnieć. Wolny czas artystka spędza w domku pod Serockiem. Zawsze zabiera ze sobą swoje ukochane psy. Jedziemy na spacery. O, jedziemy na spacery. Stefania! Patrz. Zwierzyna jest leśna. Wiesz. Tak, widuje pan czasem sarny na przykład? Tu przychodzą. Tak. Na polach tu się pasą. Zajęcy pełno. Ja zajęczkom dawałam wodę, jak były upały. One tak ledwo szły i piły w ogóle wodę. Także tu trzeba bardzo mieć też oczy otwarte na te wydatki. Zawodowy ogrodnik. Ja
Lubię to po prostu. Się... No, bo to uspokaja. Bo to jest głupiego robota. No i o to właśnie czasem chodzi. A ile lat tutaj pani ma? Tu jestem. Tu ja jestem. Drugi, trzeci rok Akademii Sztuk Pięknych. Może 19 lat. Mhm. Chroba, czy coś widzicie? Myszy? Albo mysz, albo kuna. Kuba Sienkiewicz. Lider elektrycznych gitar. Pani bratana. Mój bratan. No tu mam różne sentymenty, ale na nich skończyłam.